Po raz trzeci widzimy się w Forzie Motorsport 4. Tutaj Adriano od Playbox.pl i tym razem na specjalne życzenie naszego widza Aniku Tibian 8989. Na jego specjalną prośbę przygotowałem ten materiał o muscle carach w Forzie. Niekoniecznie będzie to jakiś materiał, w którym będę pokazywał jakieś elementy gry. Po prostu trochę pojeździmy muscle carami, pooglądamy je i potuningujemy. Dobra, więc do dzieła. Z początku chciałem pokazywać samochód w autowiście, ale jak się okazało, nie ma tam żadnego muscle cara. No i dobra. Tutaj już na wstępie mamy muscle cara, zaraz zobaczymy. Kupiłem teraz chyba za 2 czy 3 muscle cary specjalnie do tego gameplayu. Mamy tutaj Dodge'a Charger'a z 69 roku. Były też gdzieś, to jest Chevrolet Camaro Z28. Trochę jedno z tych pierwszych Camaro, ile się orientuję, chociaż nie jestem znawcą tak naprawdę samochodów, szczególnie starszych. W każdym razie też starszy rocznik, 69. Takie miały być, więc takie są. Mamy tutaj Chevroleta SS. Tak to powiedzmy, bo nie chcę kaleczyć wymowy. Ford Mustang Mach 1 79. Nie mówię, że wszystkim będziemy jeździć, ale to chociaż je zobaczymy sobie. Gdzieś musiał być jeszcze mój. To jest Cuda 426 Chemii. Nie wiem, który byście chcieli. Inaczej, kupimy jakiś nowy samochód, który specjalnie będzie. Wiem, który samochód bym chciał kupić. Shelby. Jakie my tu mamy Shelby? Jak tam? Shelby GT500, tak. Bardzo lubię ten samochód. Nie wiem, czy oglądaliście film 60 sekund. Tam w każdym razie to był jeden z tych najcenniejszych samochodów. Najtrudniejszym, który mieli ukraść. Tutaj chyba troszkę się różni od tego, który tam był, ale niezbyt wiele, więc kupimy go sobie, stringujemy i się nim przejedziemy. Dobra, zobaczmy sobie, co my tu możemy zrobić naszym samochodzikiem. Najpierw zobaczymy symulację osiągów na starcie, jaka jest. 6,2 sekundy do setki. No, do 97, no to praktycznie setka. Do 160 przyspiesza w 14,4. Prędkość maksymalna niecałe 200 km. No dobra. Teraz zobaczymy, co nam się uda zrobić z tym samochodem. Nie no, wiecie co, wymienimy ten silnik, bo to jednak jest... Jest jednak skok mocy. Zmiana systemu odlotu powietrza. To też podnosi moc i moment obrotowy. Owszem, samochód jest cięższy, no ale... Dobra, zaraz się bawimy różne rzeczy. Cóż, gaźnik. To jakieś mniejsze rzeczy. Najpierw zmienimy sobie wałki rozrządu. Zawory. Pojemność też możemy zwiększyć. To na pewno wyjdzie nam na dobre. Zobaczmy hamulce. Hamulce, jak się już rozpędzimy, to trzeba pewnie czymś hamować. No, trzeba go trochę obniżyć. Trzeba trochę usunąć niepotrzebnego szmelcu. No i dobra. Prawie 300 kg. No, 306 kg mniej. Układ napędowy. Skrzynia biegów. Zamontujemy ją, żeby można było w ogóle zmieniać ustawienia skrzyni biegów. Przeniesienie napędu. A niech będzie.
opony trzeba by mu zmienić na... Weźmiemy sobie... Weźmiemy sobie sligi. Sligi to trochę ten, ale... Jaki chcemy z niego samochód zrobić? Rockstera? Nie. Wyścigowe opony weźmiemy. Rozmiar przednich felg. A najpierw trzeba kupić jakieś felgi. Weźmy sobie na przykład takie i teraz zmienimy im rozmiar felg. To są przednie. Co myśmy porobili z tym naszym samochodem? Symulacja osiągów teraz, zobaczmy. 4,4 do setki. 9 i... No, 3 powiedzmy, 9 i 3 do 160 i 319 km prędkość maksymalna. No, no, trochę jest jednak skoku. Zobaczmy sobie jazdę próbną na jakimś fajnym torze. No dobra, może nie wiem, Silverstone w Anglii się przejedziemy. Cały tor. Ma moc. Ach, masakra, zawsze mają moc, ale później trzeba je też opanować, tą moc. Zobaczmy sobie konfigurację tuningu. Tego nie pokazywałem wam, ale... Ale tutaj możemy naprawdę dużo pozmieniać. Tym bardziej teraz, jak wykupiliśmy masę różnych części. No dobra, ale co my tu mamy? Opony. Wyższe ciśnienie pozwala osiągnąć większą prędkość, ale mniejszą przyczepność. A niższe ciśnienie pozwala lepiej panować nad samochodem, ponieważ opony się szybciej rozgrzewają. Ale przez to też no, nie osiągniemy tak wysokiej prędkości. No nic, podkręcimy trochę. Podkręcimy sobie tutaj trochę i tu. W ogóle się orientuję, to powinno być tak, że przednie opony mają większe ciśnienie niż tylne, albo odwrotnie. Jeżeli jest inaczej, to mój błąd. Przełożenie główne. Spójrzcie, jak to się zmienia. Jeżeli zmieniłbym, zostawiłbym teraz coś takiego. Teraz zobaczę, jak jest domyślnie. 3 i 3. Dobra, okej. Okay. Zmienimy sobie na maksa to. To jest... Biegi. Zobaczcie, jak teraz samochód szybko przyspieszy. Jak on szybko te biegi zmienia, widzicie to? Ale to już praktycznie prędkość maksymalna 180, także my podziękujemy. Trzeba znaleźć złoty środek. Nie wiem, powiedzmy, że 380. Geometria Q może. Nie, dobra, tutaj już mi się nie pamiętam tego wszystkiego, jak to wszystko miało działać. Amortyzacja, aerodynamika, hamowanie. Hamowanie weźmiemy trochę bardziej, może naprzód przesuniemy. Mechanizm różnicowy, o, nie kupiłem go chyba. No tak, nie kupiłem go. No dobra, nie będziemy się dużo tutaj z tym bawić, bo to naprawdę można spędzić mnóstwo czasu na przystosowanie tego wszystkiego. Nie opanuję tego diabelstwa. Swoją drogą, jeżeli gracie w Forze, to odezwijcie się, może gdzieś kiedyś razem pogramy, czy cokolwiek, bo jednak
nie wiem, mówiłem w poprzednim gameplayu, ja lubię multiplayer, ale po prostu w Forzie ciężko mi trafić na takich ludzi w multiplayerze, którzy jeździliby jakoś normalnie. Może po prostu miałem pecha, nie wiem. Padam co chwilę na zakrętach. Muszę się przyzwyczaić do tego samochodu. W moim Fiacie 500 tak sobie przystosowałem to wszystko, że on się bardzo dobrze trzyma drogi, świetnie się go prowadzi. Tutaj jest odwrotnie, za to ten samochód ma dużo większą moc. Zaraz sobie zobaczymy, czy ktoś ma jakieś fajne propozycje, jak pomalować ten samochód. Kup projekty. Chcemy dla Shelby. Gdzie jest S? No, jeszcze trochę. Shelby GT 68, tak, to chyba ten nasz. No dobra, szukaj. Coś mają. Tokyo Drift, to nie dla mnie. O, tak, yeah, tak jest. Z mojego filmu. 60 sekund. To ten? Nie. To nie ten. Już myślałem. Czy coś namalował nam gość? Co to jest? Możecie mi napisać, co sądzicie generalnie o tym, co ludzie tutaj tworzą. To ten? Coś podobnego tam faktycznie było w tym filmie, ale już nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. No nie, nic, niech się gość cieszy, dajmy mu zarobić. Za ile to jest? 1000, tyle co nic. Tak, kupmy. Nie, na daną chwilę wystarczy. A w sumie zrobimy jakiś wyścig normalny. Miałem pokazać jeszcze jeden tryb, który pominę w poprzednim gameplayu. Więc dotrzymamy słowa. Speedway. To jest nasz samochód. Kwalifikuje się do S. O kurcze, nieźle. Speedway event. Lecimy. Jak to się nie kwalifikuje? Co jest? Nie, samochody z lat 80. i 90. Nie zrobimy tego. Trudno, pojedziemy innym samochodem. Jakie tutaj mam ograniczenia? Rocznik nie może większość 72. No to nie jest. Marka musi być... zła marka. Trudno. Trzeba zmienić samochód. Chcesz wybrać ten samochód? Tak. To ten bierzemy. Naszą chemię pojedziemy. Zobaczmy, co my tu mamy. Dobra. Pościgamy się. Speedway event. Też pierwszy raz jadę, ale to wygląda na po prostu tory takie, jak są w NASCAR. Czyli po prostu koła i szybszy wygrywa. Pozycje startowe. Startujemy z siódmej pozycji. Dobra. Jedziemy. Ciekawe, jak nasz samochód sobie poradzi. Ciekawe, jak ja sobie poradzę z tym samochodem. Go po wewnętrznej. Yeah.
6 okrążeń. Nie wiem, czy będziecie chcieli patrzeć na 6 okrążeń. Dlatego może ja już się z wami pożegnam. Aaaa! Boże. Auć. O, wow. No ta. Dobra. To ewidentnie trzeba przewinąć. Mam nadzieję, że gameplay się podobał. Jeżeli chcecie, żebym nagrywał coś jeszcze konkretnego, to piszcie, ja się postaram to zrobić, to co wy będziecie chcieli. A póki co wydaje mi się, że to już ostatni gameplay z Forzy 4. Dobra, dzięki, że oglądaliście i na razie.